Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, mano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Na start pogadam sobie z tym ziomeczkiem. On się nazywa, zdaje się, Felkin Wyrzutek i to jest postać, z którą na konsoli nie mogę gadać, jeśli nie mam 20 punktów, nie, 10 punktów zewną roku, jak i wiary, jak i inteligencji, ale jak mam 20 punktów, powinienem od niego coś dostać. Jeśli teraz czegoś nie pomyliłem. My name is Felkin. I will trade with you what you need. These are for you. O, pięknie. Set twórcy uroków i kostur zachodzącego słońca. Set twórcy uroków to jest chyba to, co on ma na sobie, mi się wydaje. Dobra, a poza tą, co możesz mi dać, co tak normalnie powiesz? Lies closest to the dark. That is why I came here. This kingdom collapsed long ago. All that are left are either undead or hollow. Save a few misfits like myself. I went to a great school in the south, but neither sorcery nor pyromancy appealed. I learned nothing at all. It was there that I happened upon the dark. It drew me in, the nebulous dark. Soon I was drawn to this land where dark runs deeper than anywhere else. Hexes originated here in ancient times. They were once a form of sorcery, but the practice was lost, then later rediscovered. Those devoted to hexes are a lonely lot, but nevertheless, they give their life to their art. Such is the fate of we practitioners of dark. What drew me to the dark? I do not know. Hexes are more than mere tools to me. I feel affinity and warmth, something universal. Nostalgia, even. Those who discover dark realize this, and they never come back. This land, this... Dobra, tu już się powtarza. Co ma na sprzedaż? Rapier chaosu. Nie stać mi na wszystko, ale sprawdźmy. Rapier ciemności i chaosu. Genialny młody mag odrzucił niegdyś ziemskie żądze i całkowicie oddał się kuszącemu go mrokowi. Chaotyczny, atramentowy i spokojny. Ma w sobie powab równy jedynie lękowi, jaki budzi w sercach śmiertelników. Czyżby był on lustrem, jakie pokazuje natura ludzkości? Dobre pytanie. Kostur arcysmoka. Kostur członków sekty arcysmoka z Lindelt. Katalizator magii i uroków. W Lindelt, słynącym z kapłanów i ich cudów, uważa się magię za bluźnierstwo. Ale jak wszystko, takie przekonania są częściowo wiarą i fasadą, a ten kostur to dzieło takiej właśnie hipokryzji. Dzwonek arcysmoka. Święty dzwonek używany przez członków sekty arcysmoka, katalizator cudów i uroków. Kraina Lindelt rządzi się surowymi prawami, a ci, którzy jej łamią, są bezlitośnie karani. Często to grzesznicy szukają pobożności, choć kieruje nimi tylko płytka żądza zbawienia. Dzwonek sobie z chęcią wezmę, bo uroki też są fajne, a ja mam tylko dzwonek do... tylko dzwonek do cudów, a to jest i do cudów, i do uroków. Tarcza mroku i chaosu. Genialny, to już było. Okej, to dalej jest to samo, co było z rapierem. Pierścień ochrony życia. Zapobiega śmierci, ale przepada. Okej.
Żywica mrocznej sosny, okej, ma tego nieskończoność. I co ma? Magiczną barierę. Kolejną mroczną sferę to z chęcią wezmę. Proszę, jeszcze zrymowałem. Mroczna broń. Felkin Wyrzutek zastosował swoją sztukę, by zmienić zaklęcie magicznej broni w urok, dzięki czemu oprócz podstawowych zadaje ona również obrażenia od mroku. Ci, którzy wybierają ścieżkę mroku, spotykają się z pogardą wszelkich magów. Nie powstrzymuje to ciekawych od oddania się tej dziwnie kuszącej sztuce. Rezonująca dusza, urok zniekształcający moc życia, emituje mroczną masę za cenę dusz. Można go rzucić również bez dusz, ale znacząco zmniejsza to jego siłę. Dalej. Wielka rezonująca dusza, urok, to już było, to też by wtórka. Aha, okej, czyli to samo co tutaj, tylko że pewnie silniejsza wersja. Rezonujące ciało. Urok stworzony niezależnie przez Felkina Wyrzutka. Przekształca na przestrzeni czasu część dusz w punkty życia. O, a to ładne. Gdy coś zyskujesz, coś również tracisz. Czyli płacimy duszami, żeby się wyleczyć. Nawet fajne. I rezonująca broń. Urok stworzony przez Felkina Wyrzutka. Przekształca się na przestrzeni czasu... Okej. Czyli duszę na atak. Albo od razu... mogę nałożyć na broń. Choć tego dziwo są... Niby są tego tylko dwa użycia, no ale w sumie powinienem móc tego używać tak długo, jak mam duszę na stanie, prawda? No ale na razie nie mogę tego nawet używać, więc nie będę tego wykupywał. Ciało, myślę, możemy kupić. I ten tutaj też możemy. Tego już nie kupię, tego tym bardziej. I tu też nic nie zrobię. Tak. I dobra, on z tego co pamiętam, nie powinien się stąd nigdzie ruszać. Mroczna sfera, mocna magiczna tarcza, strzała dusz. Chciałbym znaleźć coś sobie zmienić. Wszystko zajmie jedno miejsce. Może wyrzucę jedną taką strzałę, dam sobie tą lepszą. Tej samej prędzej jeszcze bym brakuje, więc na razie nie mogę. Też włócznie jest tak, że taki sobie póki co. Cisza jest mi niepotrzebna, światło tym bardziej. To bym mógł sobie w sumie wsadzić, ale czy chcę to robić? Dobre pytanie. Tutaj piromancja potrzebuje dwóch tych miejsc, niestety. Tarcza, ona dawała co? Zatrzymywanie więcej obrażeń, no ale to ewentualnie na magię by się przydało, a na razie mam nie mam wrogów, którzy biją magicznie, więc... I oczywiście... Paliłem sobie tamto zaklęcie. Tak, to zostawmy póki co i zobaczmy, jak wygląda ten kostur, którego dostaliśmy. W taki sposób. Nie mam inteligencji, żeby z niego korzystać i niby jest słabszy, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało po upgrade'ach, bo kostur czarodzieja jest już na plus 6, a to jest na razie bez upgrade'ów. Kostur zachodzącego słońca. Kostur, który podobno powstał w Aldi. Katalizator magii i zaklęć, szczególnie potężny w rzucaniu uroków. Tajemniczy Lord Aldia skrył się w posiadłości, by prowadzić różne eksperymenty. Zaproszeni do niej goście zniknęli, a po pewnym czasie w ich miejsce pojawiły się zdeformowane bestie panoszące się po korytarzach. Okej, zobaczmy. Święty zwanek kapłana na plus 6. 95... 105 arcysmoka. No, wydaje mi się, że bazowo dzwonek kapłana ma chyba najmniejsze, więc myślę, że będę w ten dzwonek arcysmoka uderzał, tylko jeszcze nie mogę z niego korzystać. Potrzebuję dodatkowych dwóch punktów, jeśli chodzi o inteligencję. Tutaj posiadam miecz półtora ręczny aktualnie na wyposażeniu. Półtora ręczny. Oj, chybiłeś, kolego. Ale jak widzieliście, mam w zanadrzu jeszcze kilka broni. W razie gdyby właśnie ten się podczas walki zużył. A tu jest ta miejscówka! Zastanawiam się, dlaczego tam się nie pojawiły te motylki. A bo to w kolejnym miejscu. I leci sobie w dół, ale... A dokładnie, dobrze kojarzyłem, że tam jest do wzięcia. Znaczy do wzięcia, coś do zgarnięcia właściwie, tak ogólnie. Tutaj też musicie uważać, bo te motyle potrafią zatruwać, a to trochę boli, kiedy nagle się na was rzuci takich z 5. Co? YOLO?
O kurde, przeżyłem! Trujący mech, okej. Jezusie miłosierny! Czemu on jest taki wielki? No bazyliszek na sterydach! Udało się, no dokładnie. Okej, no rok mu tak średnio służy. Będziemy mnie w zasięgu? Czy nie? Haha, nie ma! Zajebiście, nie, w ogóle się pasek nie nabijał. A pluj se pod tą ściankę. No i pięknie. Bazyliszek załatwiony taktycznie. Ja zostawię jakąś wiadomość może tutaj. Zobaczmy. Przed tobą będzie bazyliszek. Nie. I tak ogólnie nie ma, dobra. Nie, nie. Istoty. Przed tobą. Zobaczmy, czy jest coś, co by mnie opisywało. Maruder nie, Wideback też nie. Z tego co widzę, nie bardzo. Dobra, to dajmy przed tobą bestia. Więc spróbuj. I nie powiem, że ogólnie uroki, bo wiadomo, ja mam ten na tyle postać wypakowaną, że po prostu te uroki dużo biją, więc dajmy spróbuj walka dystansowa. No bo, sorry, ale z tego miejsca to jest idealne. Albo strzelacie do tego czegoś z łuku, albo walicie zaklęciami. Nic się wam nie powinno stać. Trujący mech sztuk kolejna. I dużo odłamek tytani to sztuk 3. Przed tobą zwinny. O, czyżby mimik jednak? Skubany jeszcze jakiś na górze był, dobra. Jednak nie mimik. Ale ogarnąłem, że jednak w tej części są mimiki. Rapier Ricarda. A, okej, okay, a tu cię mam. Są w tej części jednak mimiki, tylko ja po prostu miałem może nie na tyle pecha, tylko na tyle szczęścia, że akurat w tym na konsoli ich akurat nie było. Chyba, że miały być, ale ktoś zapomniał je dodać. Wiodła iluzja. No, nie do końca to iluzja, ale no, poprzyjmy tę wiadomość. No właśnie, tutaj kolejna duża dusza nieznanego żołnierza. Kolejna winda. Przed tobą ciasne miejsce. No, troszkę. Dobra, teraz gdzie mnie to wyrzuci? No, poza tym, że gdzieś wyżej. Okej. Ukryta ścieżka. A, to jest tu, dobra. To już wiem, gdzie jestem. Kurde, nie mogę gościa ustrzelić, ale skam. One shot. No, fajne są te uroki. Dostałem. No, Jesus. Serio, nie mogę? No, co za głupota. Dobra, tu jest łuk. Tu. Tu. Odejdę kawałek i cel. Bal. No, headshot. Lepsza strzała załatwiła sprawę, chociaż jestem pewien, że drewniana też by go załatwiła. No, abstrahując od tego, że w sumie no byle co od headshota powinno paść. Przed tobą iluzja, a to za chwilę zweryfikujemy, bo tego akurat nie pamiętam. Ta. Figa, nie iluzja. Dobra. To tutaj ostrzeżmy ludzi. Przed tobą jest ściana. Tylko nie mgły, tylko zwykła ściana.
Plama krwi, zwój, zbroja. Wiadomość, pocisk. Nie ma. Dobra, no to przed tobą coś. Więc uważaj na... na kłamca. Okej? Okay? Ostrzeżenie, żeby ktoś tego... żeby się ktoś nie naciął. Naprawdę nie wiem, jak dodać gest do tych wiadomości. Tutaj mogę tylko usunąć. Jak wciskam wybór gestu, to się nic nie dzieje. A jak menu normalne, to też nic nie dzieje. Naprawdę mi to zastanawia, jak dodawać gesty do wiadomości. No chyba, że to jest tylko i wyłącznie w tym. Już bandyty, kolejny do sprzedania. Tutaj też. A zwykła ściana? Chyba, że to jest tylko w Bloodborne takie coś możliwe i w ogóle w Bloodborne. Od trzeciej części Soulsów to jest dopiero możliwe. Chyba, że to jest tak. O to mi chodzi czcią przez cały czas. Bo mówię, nie wiem. Ale chyba dawał się też dodawać gesty w drugiej części. Żeby na nim mi się kilka razy taki gest załączył. Ja grałem sobie prywatnie na konsolce. Aj, kurde, jest. Zmieniłem sobie na postać podobną. Weź, typie, mnie nie denerwuj. Tarcza w górę. No, nie do końca ten atak chciałem wykonać, ale... ważne, że trafiłem i gościa zabiłem. Sztylet złodzieja. O, to jest chyba coś nowego. Sztylet złodzieja, tak. Sztylet z zakrzywionym czubkiem. Popularne narzędzie złodziei. Niekiepsko wykonane i niezbyt groźne. Dobra, czekaj, tutaj wróćmy do tego kostura, czarodzieja. Zobaczmy tak, ile ma to? 65, 79. No, w obrażeniach jest od sztyletu noża bandyty lepszy. Jest też lżejszy, czyli pod względem wagi też jest lepszy. Na obronę się oczywiście nie patrzy, no bo rzadko kiedy się ktoś broni daną bronią. Broń ma służyć do walki, a nie do obrony. Od obrony jest tarcza. Tutaj ta wielka tarcza prześladowcy, naprawdę. W sensie, jeśli naprawdę będzie mi to dawało nie tylko tą bazową odporność na klątwy, te 65 punktów, tylko też w ogóle będę odporny na klątwy, to bardzo bym chciał sobie to wziąć. Spróbuj dół. A, miło, dziękuję. A, patrzcie, skubańce, jak się tam ktoś schował. I oczywiście jestem minimalnie poza zasięgiem. A my się żegnamy. Ale to kojarzę. To jest przejście właśnie tam. Na tą, powiedzmy, arenę. Tam jest właśnie kolejny boss i on tak stoi mniej więcej na tym przejściu. Ona później zaskoczy i będzie chciał mi nie potraktować tym biczem. No ale oczywiście nie zamierzam się dać. Tutaj parę rzeczy zdobytych. Póki mam te klejnoty, to zamierzam je wykorzystywać. No bo czemu ich nie wykorzystywać, skoro je mam, prawda? Dobrze, tutaj... A, i tutaj byśmy wyszli normalnie tą świetnie. Dobra, tu. Dobra, może sobie tutaj łuk ustawię po prostu zamiast tarczy, będzie trochę... Albo nie, inaczej. Nie, zamiast kostura ustawię sobie łuk, zamiast tarczy na drugą rękę dam sobie właśnie kostur. Okej, okay, i zobaczmy, czy head zwykłą strzałą też go zabije. Tak jest. No, a nawet gdyby go nie zabił, to spadłby w przepaść i zginąłby tak czy siak. Dobra. Tutaj nic, czyli muszę jednak przejść tędy. Tylko właśnie, czy tu jest jakieś przejście inne? A jest, proszę. Skryte w mroku. Skubany, jak mi chciał. Chciał mnie zaskoczyć. Ej, nie pamiętam ten. Nie pamiętam, żeby tutaj byli ci goście. Okej, dobra, silny atak widzę, one-shotuje. Good to know. Dobra, bomby się powoli kończą. Estusy póki co niech zostaną niezużyte. Tu wiem, że jest drugie ognisko obok. A konkretnie nie tam pod spodem. W sensie nie tam, tylko tam niżej. Ale tam jest też. Tam, o właśnie, to jest strasznie skurczysyńsko schowane, bo żeby to zdobyć,
to trzeba odpowiednio spaść z tego mostu. Ale nawet najlepiej zmieścić ten pierścień, który... Albo czar, który... O, ty skubańcu. Okej, okay, o tym gościu, tego gościa akurat kojarzyłem, że jest, tylko nie sądziłem, że zaraz tak za winglem. Najlepiej zmieć czar, który... Znaczy czar bądź pierścień, które niwelują obrażenia od upadku. Czy ja chcę już odpoczywać? No w sumie możemy. Zawsze to darmowe uzupełnienie HP. A tutaj właśnie możemy przewrócić sobie drzewko i mamy skrót. Tam jest gościu z pochodnią i zwykły. Co? Ja tam mi nie zaskoczę, nie? No dziwo nie. No ale lepiej się go pozbądźmy. Uwaga, czy zaliczy heada, czy trafię go w rękę? W plecy. W obu przypadkach nie trafi. Nie zgadłem. To chodzi o meczku. Właśnie, miałem się jeszcze tych sióstr mnie wybrać, zobaczyć, co mi dadzą za ten kolejny skamieniały przedmiot, ale finalnie o tym zapomniałem. Ale jak to sobie minęło już 22 minuty? Ale finalnie zrobimy to, myślę, w tym odcinku. Tu... Zostałem się, jak mamy ten ma full, czyli tam będę wrócił. Czekaj, czy tu nie było jakiegoś sekretu? Bo wiem, że dało się tutaj zdobyć gdzieś beach. Konkretniej kolczasty beach. Tylko nie pamiętam, gdzie to było. Zbliża się odwaga. Jeśli to a propos tego skoku tam, no to faktycznie. Nie było to jakieś ściany? Nie, chyba nie. Bo tak klikam, się nic nie dzieje. Chyba, że z jakiegoś przeciwnika wypadał, no to wtedy tak. Ale nie, jestem prawie pewny, że nie był na przeciwniku, tylko... Kurde, minimalnie. Tylko, że dało się to gdzieś po prostu zdobyć, że to gdzieś leżało. Ale mogę się mylić, bo to było dawno temu. I to dosłownie dawno temu. Sam nie pamiętam, kiedy ja grałem ostatnio na konsoli w Soulsy. Okej, zdjęty, miło. Mamy tutaj duża dusza z zaginionego nieumarłego i mały pomarańczowy rzep. Rzep chyba dawał mi odporność, zależnie od koloru. Pomarańczowy chyba na ogień. Sprawdźmy. To będzie chyba to. Tak jest. I tak, czasowo zwiększa obronę przed ogniem w przypadku pomarańczowego. Te rzepy co kilka lat wspaniale kwitną na krzewach, a ich kolor i działanie zależą od jakości gleby oraz pogody. Dawno temu używano ich w rytuałach. No dobrze. Nie poddawaj się. Pomóż mi. No, jak wiadomości, jak nie odnosi tego grubasa, to pewnie tych cholernych, zatruwających motyli. Pewnie się ktoś czymś we mnie rzucił, ale... Tylko mi się wydawało. Mam łuk, więc spróbujmy je. No bez żartów. No serio? Zatrzymuje się na jakimś drzewie? Ta strzała? Czemu? Dobra, zdjęty. Da, widzi mnie. Jak się zamachnął? No. Ej, dwa ataki mi zasysa całą wytrzymałość. No daj się zbackstabować, typie. Au. Dobra, za chwilę gość mnie zabije i będę niepocieszony z tego powodu. Nie. Z zaklęciami też mu robi dużą krzywdę, więc może... Bijmy nimi ile wlezie. Kiedy tylko będę w stanie. Dobra, tam jest kolejny. No to... Zdejmijmy go oczywiście. A ja oczywiście jak debil spudłowałem. Dobra. Ten padł, tarcza w dłoni, miecz także, żegnam. Kolejny trujący mech, miło. Tutaj... Czekaj... Czy tu nie było jeszcze gościa? A chyba, że to w innym kopcu. Spróbuj góra i dziura.
No to tędy jest wyjścia, a wejście jest w ogóle tamtędy chyba na górze. Tam się idzie na tą arenę, dobra. To za moment. Najpierw spróbujmy tego tutaj ogarnąć. Ten drugi kopiec jest tam dalej. Przed przejściem do jeszcze niższej lokacji, ale to za chwilkę ogarniemy. Klejnot życia, miło. Tutaj mech za metylka. Atak mrocznego ducha zapomniany. Hej. No patrzcie, widzicie? Ten się broni mieczem, no ale nie do końca mu to pomaga. Może? Przecież nie, chyba teraz to chyba po prostu spudłowałem. Dobra, uniki, pamiętaj o unikach. No. No i dziękuję, no jest to otwarty. To oczywiście nie był gracz, bo gracze, no, rzadko ma, jak ktokolwiek się atakuje, no to rzadko ma polski nick, tak naprawdę. Więc to po prostu był mroczny duch, nasłany tutaj jakby przez twórców, nie? Okej, zobaczmy, jak sobie wielka strzała z nim poradzi. Prawie 300, a mrok? No, troszkę mniej. Ale też nie są to złe ilości. To jest dla mnie troszkę zabawne. W kontekście właśnie tego. Śmierdzący szlam. To chyba nakładało truciznę. Tak mi się wydaje. Nie. Drzwica z Gimmy Stosa dawała truciznę. Dawało co? Zobaczmy. Tajemnicza lepka substancja emituje blade, białe światło. Sprawia, że broń w prawej ręce staje się magiczna. Wzmocniona broń przez krótki czas zadaje obrażenia magiczne, szczególnie skuteczne przeciwko mocno opancerzonym wrogom lub istotom z grubymi łuskami. Znaczy, na pewno tych rycerzy się to sprawdza, tych grubasów to nie jestem pewien. O, tu jest ten gość! Proszę. Czyli to się troszeczkę... Jeszcze bardziej się pomyliłem, to jest... Totalnie... Nie, to jest... Ten? A nie, to jest zwykły jakiś frajer po prostu do... wybicia, nie, dobra. Znowu dałem się prawie, że uciąć, ale mamy tutaj kogoś do przyzwania. O, Morgenstern, kolejny. Wstydliwy Ray. Nie, dziękuję, nie potrzeba mi twoja pomoc. Choć chyba zbliżam się do bossa, skoro jest znak przyzwania dostępny. O, tak. Kojarzę tę miejscówkę. I... Tam jest kopiec, o którym mówiłem. Tam jest z tym gościem, którego muszę właśnie... Znaczy wróć, którego mogę uwolnić, a który zna się z naszym Pejtem, którego spotkaliśmy w Knieju Padłych Olbrzymów. Pieską mówimy nie. To co z tobą? Ze mną czy z kim? Dobra, tutaj... No. Ciung zawajchy krung. To w sumie możemy chyba ulżyć trochę w cierpieniach, skoro on tak się... Nie może jakoś decydować, czy chce umrzeć, czy nie. A skubany, jak mi wyskoczy z tymi sztyletami. A mi się oczywiście stamina skończyła po tym uniku. Myślałem, że go tak zabiję po uniku, ale niestety. Dobra, tu mamy przejście. Nie wiem, czy tam nie ma jeszcze jednego ogniska. Z chęcią sprawdzę. Spróbuj skok. Ta, raczej nie. Podziękuję. Tutaj mamy... No skrót nie, no bo nie da się tam skoczyć. Więcej klatek. A, jest ognisko. Tylko... Jest właśnie... Jest tutaj ziomek, czy go nie ma? Jest, tam, kurde, nie zauważyłem go obok tego sztyletu. Wygląda jak ściana. Boże, szkieletu. Dobra, i tu jest ognicho. I teraz tak, tędy. Tędy też jest przejście do bossa. Tędy jest przejście bardziej do farmienia. Ale też jest tutaj fajna rzecz. Nawet nie chcę sobie myśleć, jak to coś musi cuchnąć.
Spalone ciało raczej nie ma przyjemnego zapachu. Dobra, nie wiem, czy w tej klatce, czy tej drugiej klatce nie ma tego. O, dwa kolejne znaki przyzwania. Dwa? A nie, to tylko bronie błyszczały. Nie wiem, czy to nie jest... Nie, czekaj. Kurde, co chciałem powiedzieć teraz? Czy to skarb, no, zgadza się. To jeszcze jest strażnik tego skarbu. To jest chyba rycerz Wendriga, mi się wydaje. Czyli króla tych ziem. Jak ja zrobiłem atak z wyskoku? O, włócznia dusz! Ładne zaklęcie. Wiwat dla atak z powietrza. No, jakby się jeszcze udało zaatakować w taki sposób, no to pewnie trochę bym mu HP zdjął. O, delikatny kościany pył, to lubię. Wiadomość. Nie? Po co? Czekaj, a nie było to tam? Nie, bo tam to jest opcjonalny boss. Kurde, gdzie mogłem zdobyć klucz do tamtego przejścia? Zbądźmy się najpierw tego ziomka. Prawie go złapuję tym backstabem. Ale to oczywiście niewiele mi teraz będzie dawało. Bo owszem, obrażenia są duże, ale jak często udaje się zrobić backstaba w ogóle w tej grze? Dobra, co jest tutaj? A, jest przejście na ten most, dobra. Ja mam w ogóle jakąś broń chyba... może nie skażoną, ale wzmocnioną mrokiem, to na pewno. Ała! Nie! Chyba se żartujecie, panowie! Chyba se żartujecie, że ja nie będę z wami w trójkę walczył. Nie obracaj się do nich. Dobra. Ta, w czwórkę! No pewnie! Ilu jeszcze? Dobra, kiedy oni zgubią fokus na mnie w końcu? Ej, no, przestaniecie mi w końcu gonić? Z jednym to mogę walczyć, ale na pewno nie z czterema naraz. Ej, dobra. Nie. Elo. Żegnam panów o zięble. Jeszcze nie padło mi na mózg, żeby walczyć z czterema typami naraz. Takimi, którzy biją jeszcze niemałe obrażenia. Nie wiem, czy było głupie myślenie, że oni się w końcu odpuszczą, no ale... Kto wie? Może by im się w końcu odechciało. A ten co robi? Zawabia, czy jak... Że tak biega w tej weftę. Good question, without an answer. Dobra, klejnot. Tarcza przede wszystkim. Bawi mnie trochę, kiedy ktoś chce zrobić sobie build dla łucznika. Bo to jest build, który no, trochę nie ma sensu. Patrzcie, no mam łuk. No i fakt, no trochę bije, no ale ile ja zużyłam wytrzymałości w ogóle na jeden cios, tak? Znaczy jeden cios, na jedną strzałę. Klap klask. Miałem podniesioną tarczę! Przed trzecim ciosem! Nie, oczywiście gra wie lepiej ode mnie. Ja chcę tego bossa jeszcze rozdać w tym odcinku, więc... Dobra, odzyskane człowieczeństwo. Szczęście. O, i tak dobrze. Kolczasty bicz w tym miejscu on był. No to powiedzmy, że byłem bliziutko. Nie wiem, czy obiecałem, że któryś loadingu się już nie pojawił, ale no... Pokażę go wam, tak czy siak.
Bilcz z kolczami rozdziera skórę i powoduje krwotoki, bardzo skuteczny przeciwko nieodsłoniętemu ciału, ale nie w starczy z opancerzonym wrogiem. Amo. Niestety. Dobra, moment. Jeszcze na czas tej walki. Znaczy walki tego dojścia się wyposażę. Oni mają w ogóle jakieś bicze, ale chyba oparte na... na mroku. Szybko odnowienie życia. Pech, szkielet. No, jeśli gość był tak tu przykuty, potem torturowany... No, nie chciałbym być na miejscu tego typa. Autentycznie nie chciałbym. Dobra, teraz tak. Tutaj jakbym chciał spaść... Przed tobą dziura, to znaczy cofnij się. Możesz ty! Jak mi na plecy wskoczył? Gdzie on był w ogóle? Dobra, tu jeszcze nie. No właśnie pomogłem. Czekaj, to by było gdzie? To bym... Nie, tu? Czekaj chwilę, jak to było? A nie, to jest ta pierwsza dziura, dobra. Ale no może z tamtą dziurą będę próbował, jak uda mi się w czyśćcu nieumarłych. Hej. Co to za duch? Oj, to nie jest w ogóle inwazja, to jest jakiś normalny przeciwnik. Na konsoli go nie było. W sensie, dobra, no był, ale nie był taki... Nie był właśnie tam, nie był taki... Nie był czerwonym widmem. Ziomek, kim ty jesteś? Nawet mi się obejść nie da, co za gość. Dobra, Estus. Tarcza. Dobrze. No to się prawie udało. Do tyłu, do tyłu! No bez jaj! Fu! No nie wiara po prostu z tego typa, no. Nawet miałby jakiś uników, żeby mi nie zategować. Nie, od razu, jolo, weź se, będę se skakał byle jak. Bo mi nic nie zrobisz. Dobra, no to jest mój trzeci rajd w tamto miejsce. Wiecie, co jest jedynym plusem tych moich coraz to... nowszych rajdów w to miejsce, że przynajmniej trasa jest krótka. Panem się żegnamy. Nie mam niestety niczego, co by zatruwało, ale spróbujmy załatwić go może czarami. Tylko teraz muszę sobie wymienić właśnie na kostur. Tu jest. Okej. Okay. Fajne obrażenia. Ty dziad jeden, nie zdążyłem sobie broni zmienić do porządku, no. Okej, fajny damage. Skutamy. A teraz to będzie z panią uniki, czy jak? Dobra, ja się wycofam. Raczej nie powinien za mną biec. A jednak! A dobra, ale se odpuszczę po pewnym momencie. Czy regeneruję sobie zdrowie? No, na szczęście tego nie robi. To żryj w takim razie moje no bez żartów. Co to miało być? Co on za miecz nosi? To jest chyba ten zwykły, ogromny miecz. Czemu on miał taką redukcję obrażeń magicznych? No prawie nic nie robiłem po tym. O, tam w ogóle przedmiot. Nie zauważyłem go. W drugą stronę szedłem. O! Dobrze! Jest! Dobra! Trafiliśmy się wzajemnie, ale go przynajmniej zabiłem. Wow, ile ja za niego dostałem? Nie zauważyłem, ile za niego dusz dostałem. Okej, okay, tu jest... Ja, tu musiałbym chyba biec, no.
No, może po bosie, może po bosie. Użyję kilka klejnotów. Ten boss jest dość upierdliwy, niestety, pod kilkoma względami. Teraz ten młotek przyda się. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Uwaga, Rydwan Kata to jest boss, z którym walczymy. I o co mi chodzi? Dlaczego boss jest upierdliwy? Bo on sobie kręci kółeczka po całej arenie. Praktycznie zabijając może nie od razu zabijając, ale zadając duże obrażenia wszystkim, w tym także mnie. Na to sposób jest prosty, wystarczy się po prostu schować. Lecz niestety te szkieletory, tak długo jak ten gościu żyje, tak długo będą się odradzały. Dobra, leci kuń. Te w końcu padły, ale dla świętego, niknąca dusza, interesting. Dla świętego spokoju się ich pozbędę osobiście. Ten to w ogóle na zakrętach chyba nie potrafi wyrobić. Na nikniące dusze. Nie wiem w ogóle po co ja to zbieram teraz, nie? Się tylko wystawiam bez sensu na ataki. O, dzień dobry. Dobra, omijamy ich i lecimy od razu do tego ich... Może nie szefa, ale bardziej do tego nekromanty. Leci kuń. On sobie tam trochę obije. Gdzie jest ten nekromanta? Tu jest, dobra. Żegnamy pana. Oczywiście szkielety same od tego nie zginą. Trzeba im pomóc. To trochę boli, ale... No niestety. Tu zrobiliśmy całe ładne kółeczko. I teraz to jest fajne, nie? I uwaga. Ciągniemy, zamykamy... I... O Jezus, dlaczego ja tu stoję? Uff, dobra, udało mi się tego uniknąć. Na szczęście. Ale teraz walczymy właśnie z tym. Gdyż to jest tak naprawdę boss. Ten zaprzęg, który właśnie wyjechał mi po plecach. Bo zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką można zrobić w życiu, czyli stanąć za koniem. Dobra, pamiętam, że ma też takie ataki... Takie trochę ma... O właśnie, właśnie to. Takie, nie wiem, zionięcie mrokiem? Do tego bym to przyrównał. A, i co? Nie udało się. Szarżuje i spudłował. Młotek. Ładnie obija. Dobra, unikamy tego. Nie, zmień na kostur. Znowu zionięcie? Tak, znowu zionięcie. Tylko to zadaje jeszcze obrażeń. Szarżuje. Okej, jak sam rok z nim radzi? 144. No, jako że iż sam ten potworek używa obrażeń mroku, no to atakowanie go mrokiem nie jest niezbyt inteligentne. Ej, duży zasięg teraz ma. Czy ja im bardziej go obiję, tym większy on ma zasięg z tych ciosów? Z tego plucia w sensie powinien chodzić. No nie wiem. Jak to mnie sięgło? Halo! To było bardzo, bardzo, bardzo głupie z mojej strony, że tak dałem się, że się tak wystawiłem. Bo to się mogło naprawdę źle skończyć. Dobra, szarżuję znowu. No a my mucimy mięsko na kotlecik z... Dobra, może nie chciałbym mieć kotleta z konia. No ale dobra. Rydwan Kata pokonany za pierwszym razem. To jest w ogóle dość śmieszne, bo tu jak widzicie, w sumie z tego... Nie, czekaj. A, w sumie właśnie, muszę zobaczyć, czy mogłem od razu, czy nie, bo teraz nie wiem, czy to było wejście
którym ja tutaj wszedłem, czy to było wyjście? Nie, to jest wyjście. Tak, dobra, tak samo jak na konsoli, a wejście jest tutaj. I tutaj widzicie, jest jedna wielka dziura. Uwaga, jak ten Rydwan był w stanie to przeskoczyć? Nie mam pojęcia. A naprawdę jestem ciekaw, jak to się stało, bo na logikę on powinien polecieć, doleć do końca i se spać na dół. Arena. No, tak jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, to jest drugie miejsce, w którym można walczyć z innymi graczami, a także kolejne przymierze odblokować i ten ziomeczek może nam je... Znaczy może nam, może nas, że tak powiem, do niego wpuścić. Co to jest? Oh. You took long hard. This place won't be any fun. Not for you. What is it? Oh. Okay. Czaruś. Czemu nie mogę z nim gadać? W sensie, on powinien dać mi dostęp do kolejnego przymierza. Dlaczego nie mogę z nim porozmawiać? I wstąpić do niego. What is it? Nie plamy krwi? Nie. Ej, no o co kaman? Poważnie. Spróbuj prawo. Wspaniały widok. Okej, okay, jestem trochę w kropce. Dawaj, dawaj. O, dobra. Mało. Spodziewałem się czegoś więcej. Przed tobą iluzja. Do prawdy? No, właśnie widzę. Figa, nie iluzja. Wiwa dla skarb. No taki średni trochę ten skarb. Niezła robota. Żadnej iluzji tu nie ma. Kolejny gracz, który innych lubi robić w konia. Dobra, z tym będę musiał ogarnąć, o co chodzi. What is it? Oh. Bo z Onokonzai też nie chciałem z nim ogadać od razu, ale nie wiem dlaczego. W sensie, nie wiem, czy muszę być pustym, czy może, nie wiem, muszę mieć jakiś pierścień przy sobie. Naprawdę, nie wiem, ale no, po prostu zorientuję się i przymierzę sobie odblokuję, bo to jest akurat coś, czego nie muszę robić z wami. Felkin też, z tego co się orientuje, on zostaje w Azylu Nieumarłych, w tym zagajniku. On się stamtąd nie rusza, więc w jego przypadku lokacja się nie zmienia. Zarówno jeśli chodzi o merchanta, jak i o... No po prostu gadanie z nim. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy ja zdobyłem fragment? Nie zdobyłem. Ale czy będzie mi stać na dwa punkty? No niestety nie, ale już ten jeden punkt inteligencji sobie wpakuję, żeby mieć możliwość już coraz bliższego korzystania z tego lepszego kostura. Zobaczmy, co jest mi potrzebne do ulepszania tego kostura. Nie, 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 nie naprawa, wzmocnienie. Kostur tu jest. Migoczący tytanid jest mi potrzebny. O kurde. No ale to, z tego co pamiętam, miało naprawdę olbrzymie obrażenia, jeśli chodzi o mrok na moim przejściu. Więc kto wie, może znowu się na to zdecyduje. Tylko to będzie ode mnie wymagało ilu? Bo to jest kolejne, to rośnie proporcjonalnie. W sensie jest 1, 2, 3, 4 i 5. Czyli to jest ile? 5, 4, 9, 12, 15 po prostu, 15. Oj, nie wiem, czy ja tyle tego migoczącego tytanitu zdobędę w ciągu jednego przejścia. No ale od czego się ma zabawę? Święty dzwon... A, to jest ten mój dzwonek. To tego nie porównam sobie. Ale zobaczmy. Czy jakbym ulepszył ten dzwonek arcysmoka... 144 na plus 6. Czy ja będę w stanie to ulepszyć też na plus 6? Będę w stanie, na spokojnie. I zobaczmy, na plus 6
168-144. No to widać, że różnica jest, no może nie kolosalna, ale widać ją, mówiąc krótko. O, smoczy ząb też potrzebuje migoczącego tytanitu. Halabarda smoczego jeźdźca, skamieniała smocza kość. A, dobra, czyli skamieniałą smoczą kością ulepszam bronię z dusz bossów. Spoko. Tutaj, no, na razie nie zdobyłem żadnego setu, który by mnie interesował, jeśli o armor. Ale właśnie, nie pokazałem wam też tych setów od nich. W sensie, no wiadomo, od Strayda, no to widzieliśmy set, no bo on go nosi po prostu na sobie. Ale pokażę wam dla zasady. Proszę, taką wygląda na mnie. No, różnica jest taka, że na mojej postaci, moja postać ma gołą klatę i nie ma tego czarnego ubrania, które miał Strayd. Nie ekwipunek, tylko tutaj. I teraz set twórcy uroków. No, to jest to, co miał właśnie sobie Felkin. Wygląda w taki sposób. I zobaczmy. Kaptur noszony przez twórcę. Zobaczmy jeszcze właśnie, czy to się ogólnie różni. Tylko może to będzie szybciej, jak to zobaczę tutaj. Jest ogólnie. Dobra, tu jest to samo. Tutaj też. Jeszcze tak kaptur, spojrzałem dalej. Tutaj kaptur ma inny opis, dobra. Czyli kaptur noszony przez twórcę uroku zwiększa nieznacznie liczbę użyć zaklęcia. Należał do Felkina Wyrzutka. Tworzenie uroków zdaje się być poboczną gałęzią magii, lecz jego korzenie nie są dobrze znane. Okej, okay. I tutaj dalej. Czytam jako ogół. Szaty noszone przez twórcę uroków należące do Felkina Wyrzutka. Ci, którzy poznali smak mocy mroku, zwykle zostają przez niego pochłonięci i rzadko już powracają. Być może porusza on po prostu coś głęboko w ludzkiej duszy. No, ponieważ magia mroku, czyli uroki, są magią otchłani, no to jak najbardziej tak jest. Bo magia otchłani bazuje na człowieczeństwie. I sile, jaką ona daje. Dobra, na razie myślę, te uroki zostawię. Czekajcie. Mroczne pozdrowienie, mroczna mgła, przyciąganie. To sobie przetestowałem i tak, to jest bazowane na koralu. Dobra, wróćmy tutaj do tego. 25 tu potrzebuję. Do włóczni potrzebuję jednego, ale nie mam wymaganej inteligencji. Jeszcze. Włócznia dusz. Zaklęcie pozwalające wystrzeliwać dusze uformowane w kształt włóczni. Przebija przeciwników, zadając spore obrażenia. Zaklęcie to zostało podobno stworzone przez arcymistrza magii, którego imię zapomniano jednak dawno temu. I w przypadku włóczni chodzi oczywiście o mędrca Logana. A w przypadku kryształowej włóczni, jeśli będzie podobny opis, no to będzie chodzić o prawdopodobnie Sefa, albo być może też i o Logana, bo Logan finalnie też może nam dać kryształowe wersje niektórych czarów. Podkreślam, niektórych. Strzała dusz, to 25 wymaga. O, ale właśnie, w sumie jak mam, to dajmy sobie drogę do domu. O, albo nie, bo mam trochę kości, to regenerację sobie wrzućmy. Ewentualnie bym leczenie może wziął, ale na razie wypróbujmy sobie regenerację. Bo też nie zawsze będę chodził z tym ciągle. Tutaj ulepszające światło, czyli lepsza regeneracja, ale nie mam niestety na to jeszcze tyle punktów wiary. Okej, ale widzę, mam kaptur na sobie. Miałem 21, a mam 23, czyli jakby to wziąć procentowo, to chyba o niecałe 10%, albo po prostu o 10% zwiększamy sobie używanie, bo na przykład też kuli ognia. Tego miałem 4, a zwiększyło się o 1. Tego mieliśmy 2, mamy 3. Tego było 8, jest 1. Chyba, że było mniej, ale nie jestem teraz pewny. Ale na przykład, no, tego było jedno użycie, mamy 2 użycia. Więc, no, raczej o 10% bym tego dał.
Chyba, że to jest proporcjonalnie brane od danego zaklęcia. Ale na razie zostawię sobie tak. Czy mam jakieś dusze przy sobie? Mamy tak, mamy duszę grzesznicy, gargulców z dzwonnicy, strażnika ruin, zręcznego strażnika. Tutaj nie, ale tu. Rydwan Kata został stworzony, by dręczyć nieumarłych. Ma postać straszliwego, szalonego wierzchowca, lustrzanego odbicia duszy jego pana. Ciekawe. Niknąca dusza. Zobaczmy, ile to daje dusz z ciekawości. Strasznie małe ilości. Dusza nieznanego żołnierza, duża dusza, dusza dumnego, dusza dzielnego. Dobra, myślę, mogę pozużywać te wszystkie dusze, czemu nie? Będę bynajmniej o tyćkę bliżej, jeśli chodzi o kolejny level. Ale myślę, że też się pofarmię troszkę, bo teraz jest na to najwyższa pora. No, bynajmniej do tych paru punktów, żeby to się zgadzało. Dobra, nie oddamy jednak tego w tym odcinku, ale myślę, że oddamy to pod koniec, znaczy pod koniec, na początku następnego odcinka, od którego myślę w ogóle zacznę całe to zwiedzanie. No a póki co, na sam koniec spalmy delikatny kościany pył, wzmocnimy bustelkę Estusa. No i co? I tym akcentem myślę, możemy się pożegnać. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się naszym tym 22. Nie miałem 22. Czy miałem? A nie, miałem 21, dobra. Okej, no to fajnie, no to już możemy korzystać jednak z tego. Ej, ale to zajebiście wygląda. Jak taki kurde ten model Układu Słonecznego, taki ciągle ruchomy. Fajne, fajne. No i leci. Okej, okay. A jakby wyglądało użycie jeszcze? Taki szybki pokaz użycie tego. Tylko może wrócę do tych. Do tego, co już miałem. Sokolnik jest oczywiście najlepszy póki co. Okej, okay, to jest trochę lepsze. Hełm szermierza. Warangryjski hełm. No oczywiście, to co miałem, co jest ulepszone, no to wiadomo, że jest lepsze. Ale to jest jeszcze do sprawdzenia. Dobra, i jeszcze tutaj na szybko zamiast, właśnie zamiast tego w ogóle powinienem to wziąć. Ej, co jest? Aha. Czekaj, wait a minute. 21. Aha, chyba że... Czekaj, czy jak teraz założę znowu ten kaptur, czy on mi da ten jeden punkt inteligencji? Tak, czy on jeszcze da mi ten jeden punkt inteligencji dodatkowo? Czyli nie, dobrze myślałem, że miałem 21. No ale dobra, no myślę, że na razie możemy w sumie z tym pochodzić. Choćby dla tej większej ilości zaklęć. Bo w sumie tak ta obrona nie jest aż tak konieczna, aż tak dla mnie może nieopłacalna, ale nie potrzebuję tego aż tak. Nie. Może... Ach. Bo gadam głupoty normalnie, no. Dobra. Dzwonek kapłana. Weźmy go. I zobaczmy, jak wygląda użycie regeneracji. Okej, nakładamy na siebie po prostu buffik. Spoko. No to tak. To ja się wybiorę, myślę, do Bastionu Grzesznicy, bo tam naprawdę, myślę, mogę spore ilości dusz zgarnąć. Tak więc lecę do Słonego Fortu. Troszeczkę się po expie. Myślę, że do tych 20 punktów, 25 punktów się wyleweluje. No a potem zobaczymy, co nas będzie dalej czekało w zagajniku myśliwych. Gdyż jeszcze wszystkiego tam nie odkryliśmy. Tak więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Cześć!